Dzień dobry, dzisiaj mam dla Ciebie przepisy na śniadaniowy meal prep, czyli na takie śniadanie, które możesz zrobić sobie z wyprzedzeniem i rano tylko wyciągnąć je z lodówki, odgrzać i masz już gotowe. Nie musisz gotować, możesz zaoszczędzić ten czas rano na dłuższe spanko. To jest idealny sposób dla tych wszystkich osób, które rano mają mało czasu na gotowanie. A jeżeli się jeszcze nie znamy, to cześć, ja jestem Irena, jestem magistrą dietetyki i na tym kanale uczymy się, jak jeść zdrowo, w taki luźny, prosty, niewydziwiony sposób. No i co? Lecimy do naszych przepisów. Zaczniemy sobie od zrobienia tofuczniczy, bo uwaga, w przeciwieństwie do zwykłej jajecznicy, tofuczniczy możemy meal prepować i robić na zapas i też jest bardzo smaczna. Tutaj zaczynamy od, zaczniemy sobie od rozgrzania oliwy na patelni. Następnie kroimy cebulę. U mnie sporo cebuli, bo ja bardzo lubię cebulowe tofuczniczy. Te cebule wrzucamy na patelnię. Do tego kroimy też pieczarki. I to również przekładamy na patelnię i będziemy chwilkę delikatnie podsmażać. Gdy to nam się grzeje, skruszymy sobie tofu. Naturalne w rękach, po prostu to rozgniatamy. Gdy nasze pieczarki się zarumienią, w naszej kuchni pięknie pachnie, bo połączenie cebulki, pieczarek, no coś cudnego, to dorzucamy do tego nasze rozgniecione tofu i dodajemy przyprawę. Tutaj kurkumę, żeby nasza tofuczniczy miała taki ładny, żółciutki kolor. Do tego pieprz i sól. Tutaj, jeśli masz, to polecam sól kalanamak, czarną sól. Ona nadaje jajecznego posmaku, ale jeśli nie masz, to daj po prostu zwykłą. I do tego też dolewamy wodę, mieszamy i grzejemy na małym albo średnim ogniu jeszcze chwilkę. Taką gotową tofuczniczy przekładamy do lunchboxa. Gdy przystygnie, zamykamy i wkładamy do lodówki. Później rano taką gotową ciecierzycę wyciągamy, przekładamy na patelnię, dolewamy troszkę wody i przygrzewamy. Albo możemy też zrobić inną rzecz. Możemy zrobić z niej wrapa tofuczniczowego. Bierzemy tortillę, nakładamy na nią tofuczniczy, dodajemy ulubione świeże warzywa i zawijamy. Tutaj zakładamy boki. To ja zrobiłam może za bardzo na wypasie, ale zobaczymy. Za bardzo na wypasie. I chwila, moment i mamy pyszne śniadanie. Gotowe. Ogólnie tutaj te tofuczniczy przechowujemy samą w lunchboxie. Jeśli będziemy ją przechowywać z takimi wrapami, to one się zrobią ciapowate i niesmaczne, plus też nie ma co przechowywać świeżych warzyw. Tutaj je tak wstawię, ale to tylko do zdjęć. Naprawdę bardzo polecam Ci spróbować. Jeśli lubisz też przypieczoną tortillę, to możesz też takiego wrapa dać na patelnię i na suchej patelni przypiec z obu stron. Jako kolejne meal prepowe śniadanie na wytrawnie zrobimy sobie szakszukę, bo ją też można przechowywać. Pokażę Ci jak. Zaczynamy od rozgrzania oliwy na aż dwóch patelniach, bo będziemy potrzebować dwóch. I teraz kroimy tofu w plasterki i dajemy je na jedną patelnię i posypujemy je odrobiną soli. Będziemy je sobie przypiekać na takim średnim i małym ogniu, aż zrobi się złociste, wtedy przerzucimy na drugą stronę. Ono być takie chrupiące, złociste, delikatnie podsuszone. Teraz na kolejną patelnię kroimy cebulę. Do tego wyciskamy przez praskę czosnek i wyciskając przez taką praskę czosnku nie trzeba obierać. Ja sobie go tylko przekroję na pół, żeby mi się zmieścił. Tutaj, jak widzisz, skórka została tam w środku. Do tego kroimy sobie cukinię i ją też dorzucamy na patelnię i wszystko grzejemy razem jakieś 2-3 minuty. Gdy ciecierzyca nam delikatnie zmiękła... Ciecierzyca? Cukinia! Gdy cukinia nam delikatnie zmiękła, dodajemy do niej pomidory. Tutaj, jeśli jest sezon, to polecam Ci dodać świeże, pokrojone pomidory. Jeśli nie, tak jak teraz, to pokrojone pomidory z puszki. Do tego dodajemy przyprawy. U mnie sól, kumin, inaczej kmin rzymski. Jeśli nie lubisz, możesz pominąć. I odrobinę ostrej papryki.
To wszystko mieszamy i grzejemy razem jeszcze 5-10 minut. Jeśli się spieszysz, to pod przykryciem, wtedy ta cukinia szybciej zmięknie. W tym czasie kontrolujemy też nasze tofu, przerzucamy na drugą stronę i z drugiej strony też przypiekamy na złoto. Nasze składniki gotowe, pachnie tutaj pięknie i co? Normalnie wegańską szakszukę jemy tak, że nasze chrupiące tofu układamy na górze na pomidorkach i tak to zajadamy z chlebem czy bułką. Ale jeśli chcemy to przechowywać, to jeśli dalibyśmy to tofu na pomidorki, to ono zaraz zrobiłoby się ciapkowate, no i mało smaczne. Dlatego jeśli robimy tę szakszukę na zapas, to polecam Ci to przechowywać osobno. I tutaj nasze pomidorki przekładam do jednego lunchboxa, a nasze tofu do drugiego. I później, gdy będziesz chciała zjeść taką szakszukę, to po prostu to przygrzewamy w mikrofali albo na patelni i dajemy na to nasze chrupiące, złociste tofu. Taka szakszuka w lodówce może wytrzymać tak około 3 dni. Jeśli chcesz, żeby wytrzymała jeszcze dłużej, możesz na przykład taką szakszukę zamknąć w słoiku na ciepło. O tym, jak to robić, znajdziesz w filmie tutaj. I w ogóle, jeśli chciałabyś nauczyć się w prosty, smaczny i bezpieczny sposób meal prepować, to możesz pobrać darmowy e-book z 12 radami, takimi mega konkretnymi, jak mi prepować, ile co przechowywać, jak rozmrażać. No masa przydatnych treści linkuję poniżej. No i co? Tutaj, gdy ta szakszuka nam wystygnie, to zamykamy ją tak samo tofu, przekładamy do lodówki, no i potem możemy cieszyć się pysznym daniem. Innym super śniadaniem do meal prepowania będzie na pewno granola. Albo taka z patelni, albo z piekarnika. Tutaj mieszamy płatki owsiane z masłem orzechowym albo oliwą, z syropem klonowym, jakimiś orzechami. Wszystko przekładamy na blaszkę, pieczemy i taka granola może nam siedzieć spokojnie z tydzień. Możemy później dokładać ją do jogurtu z owocami i mamy raz, dwa pyszne śniadanie gotowe. Ekstra śniadaniem do meal prepowania są pancake'i, bo tak, pancake'i można mrozić. Tutaj zaczynam od przygotowania Twoich ulubionych pancake'ów. Przykładowe healthikowe przepisy podlinkuję Ci w opisie. Takie pancake'i, gdy delikatnie przestygną, przekładamy pociętym papierem do pieczenia, tak żeby nam się nie posklejały, i wkładamy do zamrażarki. One w tej zamrażarce mogą siedzieć kilka tygodni. I gdy mamy ochotę na ekspresowe śniadanie, tylko wyciągamy je z zamrażarki, przekładamy je na talerzyk i grzejemy je w mikrofalówce tak około minutę z jednej strony, potem przerzucamy na drugą i z drugiej. Do takich gotowych pancake'ów dodajemy owoce, orzechy, masło orzechowe, syrop klonowy, co lubisz. Tutaj ważne, żeby te dodatki dodawać na koniec, nie zamrażać z nimi, no bo wtedy nie wyjdzie to. Ale serio, ten sposób jest mega super, bo dzięki temu w 2 minuty masz gotowe fancy, fajne śniadanko, także naprawdę bardzo polecam. Kolejnym super śniadaniem na słodko do zrobienia na zapas będą owsianki nocne. Jest to takie śniadanie, które polecam Ci robić dzień wcześniej i nie przechowywać go dłużej, ale znowu możesz wieczorem przygotować sobie taką owsiankę i rano masz już gotową. Tutaj podlinkuję Ci przepisy na owsianki nocne. No i takim też klasycznym sposobem będzie oczywiście zrobienie sobie pasty kanapkowej, później rano tylko posmarowanie nią kanapek, dodanie warzyw i mamy gotowe. Tutaj bardzo polecam Ci ekspresową pastę oliwkowo-fasolową, serio tylko z 3 składników. Przepis będzie już w jednym z kolejnych filmów, więc kliknij w dzwoneczek, zasubskrybuj, żeby na pewno nie przegapić. A jeśli chcesz nauczyć się prosto, smacznie, różnorodnie i bezpiecznie meal prepować, to pobierz koniecznie darmowy e-book. Tutaj odsyłam Cię do innych meal prepowych treści. Ja wysyłam Ci dużo uścisków, jeśli Ci się podobało, może dać łapkę w górę, napisać komentarz, będzie mi bardzo, bardzo miło. No i co? Do zobaczenia już wkrótce.